cywilizacyjny. I tutaj była taka sytuacja. Pierwszy podstawowy podział. Normy. Poznawcze. Normy poznawcze. No właśnie. Wiedza to są normy poznawcze. A tutaj ten koniec to ja później wytłumaczę. A tu mamy więcej miejsca. Normy decyzyjne. Związane z działaniem. Z oddziaływaniem na otoczenie. Decyzyjne. I wśród tych norm decyzyjnych wydzieliliśmy sobie, no ja tam to podawałem w innej kolejności, ale z pewnych względów tutaj właśnie to są te konstytutywne. Nie tylko. Na pierwszym miejscu normy konstytutywne. Konstytutywne. No to po koleżeńsku, że wyróżniki cywilizacyjne to są te normy związane z działaniami oddziaływającymi na zasadniczą strukturę społeczeństwa. Zaraz będę je patroszył, ale najpierw podam te inne. Dalej mamy normy ekonomiczne. Które regulują działania, które mają wpływ na energię społeczeństwa, ekosystemu. Ta jest przetwarzana w gospodarce, ale tu w tej naszej klasyfikacji do norm ekonomicznych należy nie tylko to, czym się zajmują nauki ekonomiczne, ale również to, czym się zajmują nauki techniczne. Bo wpływ techniki na ekonomię jest oczywisty. I normy witalne. Witalne. Oczywiście to są wszystko normy konstytucyjne, normy decyzyjne. Oczywiście to się bierze z aksjomatyki, z dedukcyjnej aksjomatyki cybernetyki, czy metacybernetyki, jak to szerzej ujmuje, że dowolny system. Energomaterialny. Charakteryzuje się przez materiał, już tu napiszę w takiej kolejności jak na górze. Materiał. No, w wypadku społeczeństwa to ludzie są tym materiałem. I oczywiście normy witalne wpływają na ilość i jakość tego materiału ludzkiego. Materiał. Energia. Energia społeczeństwa jako systemu autonomicznego jest przetwarzana w gospodarce i struktura. No to normy konstytutywne. Ale teraz jeszcze sobie no,
podział na poznawcze i decyzyjne to jest taki zasadniczy też podział cybernetyczny. Mamy poznawcze to wtedy, kiedy nie ingerujemy w rzeczywistość, przynajmniej nie chcemy ingerować, nie staramy się tego robić, a normy decyzyjne to tam, gdzie podejmujemy decyzję i chcemy ingerować. No i teraz normy konstytucyjne, oczywiście dowolny proces sterowania, który uzyskujemy przez obiekt. No to tu obiektem jest oczywiście społeczeństwo. To nam to żadnych nie wnosi dodatkowych rodzajów. No to wszystko dotyczy społeczeństwa, ale dalej już jest nietrywialny cel. No po co to wszystko? No na przykład, no chcę wygrać wybory, no dobrze, to wygramy. I po co to? No to utrzymać władzę, no dobrze, to utrzymamy. Ale po co to? Ja pamiętam, przysłuchiwałem się, jak akurat pracowałem w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych i tam politolodzy byli, no i ja w socjocybernetyce i w socjologii robiłem. No i słyszałem, jak koleżanka politolog egzaminowała studenta, definicja polityki. Student nie bardzo wiedział, ona podpowiada mu, to jest sztuka zdobywania władzy i utrzymywania jej. No, to jest podejście do polityki na poziomie sierżanta w okopach, używając wojskowych. To znaczy, że się szkoli pod oficerów, którymi ktoś będzie musiał komenderować. A oficerów się szkoli za granicą, oczywiście. Oczywiście, bo natura ma wstręt do próżni i stara się wypełniać. Czyli idealnymi komunistami ta koleżanka, ta kobieta by musiała przyznać, że są na przykład komuniści, którzy szereg lat potrafili utrzymać władzę. Tak, tak. To musiałaby przyznać. Ona zresztą była postkomunistą, ale ona by ze względów oportunistycznych tego nie przyznała. Ale oczywiście obiekt, cel i metoda. Czyli jak ten cel osiągnąć? A myśmy tu kiedyś to omawiali, to jest ten macierz charakteryzująca proces sterowania. Ale znowu kolejność podałem inną, ale jak to tutaj teraz będzie wyglądało? Więc normy określające zasadniczy cel istnienia społeczeństwa. No na przykład po co istnieje nasz naród, tak pokazywałem. Przed burzem, no niekoniecznie chrześcijaństwo, Europy, Engels mówił, że przypominam, w czasie powstania styczniowego, albo Europa buduje potężną Polskę, żeby między nią a Azją stanęło 20 kilka milionów polskich bohaterów, albo jeśli tego nie zrobi, to azjatyckie barbarzyństwo pod moskiewskim przewodem zaleje Europę lawina. Ale bardzo Engels, nie żaden nacjonalista polski. Nie Polak, to Niemiec. I nie, no nie nacjonalista, tylko marksista, engelsista, jeśli to tak można nazwać. A teraz jest problem. No był cel wstąpić do NATO. Dalej cel, wstąpić z Unii, jest już osiągnięty. I co teraz? Nasze elity nie potrafią celu istnienia narodu polskiego. Wprowadzić euro. No dobrze, no to wprowadzą. No. I co dalej? Wyprowadzić euro. Tak jest, czasem się za waszym ogonem wraca. Złapać ten ogon. Słuchajcie, albo dzieci się bawią. Kopią dołki i potem je zasypują. Bo czasem tam jeszcze nawsikają do tego dołka, co prohigienicznie nastawieni, proekologicznie. Słuchajcie, mnie się wydaje,
że w tej chwili jest zapotrzebowanie w skali świata na działalność w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, świat jest totalnie zakłamany. To chyba nie ulega wątpliwości. Nikogo nie interesuje prawda. Jak pojęcie prawdy i fałszu jako przeciwieństwa usuwano stopniowo z logiki, to ja wam na poprzednich zajęciach pokazywałem na tekstach. No, współczesnych, tam encyklopedycznych, więc takich, na których się świadomość kształtuje ludzi. Więc prawda. I tu są duże osiągnięcia polskiej nauki w okresie międzywojennym i nawiązując do międzywojny, a nie do PRL-u, nie do najjaśniejszej pomrocznej, jak ją nazywają niektórzy, no jak prezydentowi trzeba pomroczność jasną, to dlaczego najjaśniejsza nie ma być też pomroczna? Na chwałę prezydentowicza szanownego. Widzicie, jak ja jestem dialogowy. Wszystkim dialog, 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 jeszcze raz dialog. Więc proszę was, dążenie do prawdy obiektywnej właśnie nawiązuje do wykładu pana profesora, który był tu bardzo dobrym ukonkretnieniem problematyki norm poznawczych. Powrót do dochodzenia prawdy obiektywnej. Powinniśmy to robić, no musimy to robić prywatnie. No ale greccy filozofowie też tak to robili, więc nawiązujemy do ładnych tradycji. I tylko wtedy nam nikt nie będzie tam z ministerstwa, czy skądś inąd, czy jakiś sponsor nie będzie, koncern na przykład farmaceutyczny nie będzie nam narzucał, co my mamy robić, bo to jest potrzebne do produkcji jakichś tam środków leczniczych. I druga sprawa, słuchajcie, to jest pojęcie honoru, które w polskiej elicie przed wojną funkcjonowało w różnych dziedzinach. To znaczy, z niej byli eliminowani nie w formie jakichś urzędowych tam obrzędów, tylko faktycznie byli eliminowani ludzie, którzy dostępowali niehonorowo. I to, proszę was, zupełnie wystarczy nawet w celach podwywiadowczych. Bo jak tam zaczął ktoś psocić w jednej z grup seminaryjnych, obsmarowując, to jest typowa metoda obsmarowywania. X-a przed Y-kiem, Y-ka przed Z-em i X-em i tak dalej. To typowa robota dezintegracyjna, nieboszczka służba bezpieczeństwa to mistrzostwo opanowała do perfekcji. No, obecne różne służby tego rodzaju, polskie i niepolskie, też to opanowały, a są też i złośliwi ludzie, którzy to robią dla własnej przyjemności i tu nawet żadne podejście spiskowe nie jest potrzebne. To jest bardzo prosta sprawa, bo tam koledzy chcieli to dochodzić, co agent, z jakiej formacji, a co nastąpiło? I dla nas jest ważne, że postępuje niehonorowo, a jako taki nie ma wstępu do nas i koniec. Znaczy może przyjść, bo mamy spotkania otwarte, każdy może przyjść, nawet z ulicy. Tylko jak się pojawi ktoś taki, kto został dyskwalifikowany honorowo, no to się informuje, że tutaj człowiek niehonorowy jest między nami i albo on wyjdzie, albo my wyjdziemy. No. I to jest wszystko. I nie potrzeba żadnych służb kontrwywiadowczych, cudów, niewidów, tylko prawda i honor. No a tutaj mamy tak, normy ideologiczne. To mówią o celu, a o metodzie były dwa rodzaje normy. Etyczne i prawne. Różnica normy. Za Petrażyckim piętką podał. Normy etyczne są normami bezroszczeniowymi, to znaczy przestrzegamy ich własnego przekonania. Są tak zakorzenione w naszej świadomości, znowu tutaj nawiązuję do wykładu pana profesora, że nie trzeba wymuszać. Moski napisał kiedyś, że człowiek uczciwy, no my byśmy powiedzieli, członek elity,
nie postępuje, nie kradnie na przykład, nie dlatego, że za to grozi kara, tylko dlatego, że kradzież uważa za rzecz złą. Jakby nawet kary nie było, to by tak nie postępowało. To są normy etyczne. A normy prawne to są normy roszczeniowe, no, gdzie obowiązkom jednych osób przyporządkowane są uprawnienia i możliwość roszczenia ze strony innych osób i instytucji. Czyli za prawem musi stać przymus. Musi stać policjant z pałką lub tam innymi jeszcze instrumentami przymusu. Musi stać sąd, zwłaszcza karny. Musi stać więzienie i tak dalej. No i teraz słuchajcie. Na koniec jeszcze, a jeszcze mam chwileczkę, zrobimy sobie coś takiego. Nieprzypadkowo zostawiłem miejsce. No, bądź to jest, ta klasyfikacja jest cybernetyczna. Początkowo próbowałem to łączyć z empirią koneczniańską. Mazur mnie przekonał, że to trzeba osadzić. Jak on mówi, musisz zrobić dedukcyjne podejście, klasyfikację dedukcyjną wynikającą z aksjomatyki cybernetycznej, a nie z empirii. No i przekonał mnie i tu w drugim wydaniu dopiero cybernetyki społecznej to uwzględniłem. We wcześniejszych moich pracach jeszcze jest bardzo silny wpływ empirii koneczniańskiej i z punktu widzenia klasyfikacyjnego jest to nieprawidłowo, więc mówię, czytać starego Koseckiego, a nie młodego Koseckiego. Marks się mówiło, tylko tam preferowali młodego Marksa, bo stary, przed starym Marksem, ale to już na marginesie. No i proszę was, można jeszcze zauważyć, jak wam tam pokazałem, że w klasyfikację systemu sterowania społecznego ja jeszcze wprowadziłem tak, to nie tylko specyficznie koneczniański, ale i typowo polski sposób. Znaczy w polskim podejściu dominuje łączenie norm etycznych i ideologicznych. I ja to tak typowo po polsku, to z podświadomości wyszło, a trochę pod wpływem konecznego. Wprowadziłem systemy o dominujących motywacjach, normach i motywacjach etyczno-ideologicznych. Jak później to rozdzieliłem? Dopiero rozdzieliłem po raz pierwszy w książce Tajniki sterowania ludźmi, 1984 rok. Czyli 10 lat po ukazaniu się cybernetyki kultury, gdzie już po raz pierwszy to pokazałem, tę klasyfikację. Jeszcze w formie postkoneczniańskiej. Częściowo. No i proszę was, protestowali. Profesor Wierciński, antropolog, mówił, po co ty to zmieniasz? Mnie się właśnie podobało o dominujących motywacjach etyczno-ideologicznych. Ja wiem, to jest typowo polskie, ale ja tu muszę akurat w tej sprawie ze względów poznawczych to rozdzielić. Dlatego ja teraz proponuję dwa cele istnienia narodu polskiego. Dochodzenie do prawdy, czyli rozwinąć naukę, no właśnie, którą prawda obiektywna interesuje, a niekoniecznie pytania, przepraszam, jakie to będzie miało zastosowanie w produkcji cukierków albo zabawek. Tu nawiązujemy do, no właśnie, do Sokratesa właściwie. I druga sprawa to honor. A honor to jest podporządkowanie życia publicznego, etyce przede wszystkim, nie państwo prawa. Państwo prawa to jest bizantyjskie, pruskie, francuskie, porewolucyjne. Państwo etyki. Jak ja słyszę hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, którzy się opowiadają za państwem prawnym, no to ja dla nich proponuję zmianę wyznania. Bo ideał państwa w myśli wiary rzymskokatolickiej to jest państwo etyki i prawa podporządkowanego etyce,
a nie odwrotnie. No i teraz słuchajcie, mam regulinę, podam wam tak, tu będziemy mieli procentowo, no, w przybliżeniu, procentową zawartość motywacji energetycznych, no, czyli ekonomicznych lub witalnych przede wszystkim, motywacji energetycznych, a tutaj będziemy mieli procent motywacji informacyjnych. I no i to jest przekonywanie, wychowywanie, ale informacyjne, a nie wychowywanie na hajką. Ruski normotyp jest bardzo ładnie scharakteryzowany, normotyp kulturowy w takim słowniczku rosyjskim, przepraszam. Po francusku le savon, a po rusku myło. Po francusku mille pardon, a po rusku wryło. Po francusku société, a po rusku szajka. Po francusku liberté, po rusku nachajka. Czyli w ruskim normotypie jest przewaga motywacji energetycznej. We francuskiej informacyjnej. No, ale to jest... To się już trochę zmieniło. To się już trochę zmieniło, to jest taki stereotyp. Ja nie będę bronił zgodności z prawdą obiektywną tego stereotypu, tylko on oddaje zasadę funkcjonowania motywacji informacyjnych i energetycznych. Tylko o to mi chodzi. No i proszę was, jak to będzie. Czerwona, czarna. I zrobimy sobie tak. W przybliżeniu ten podział wygląda w ten sposób. To już jest czysta cybernetyka, socjocybernetyka. I tu mamy tak. Udział motywacji informacyjnych, poznawczych zdecydowanie dominujący. Ideologicznych też jeszcze dominujący, a już trochę mniej. No, może być ideologia państwowa, no, poznawczych może być przymus szkolny. Etycznych jeszcze trochę mniej, bo część norm etycznych jest zarazem normami prawnymi, ale jeszcze dominują. Tutaj bym powiedział, nie wiem czy mi się to dobrze udało, ale to powinno być tak, że tu jest połowa i tu jest połowa. O. Na granicy między prawem i etyką. Bo już w motywacjach prawnych dominują motywacje energetyczne, policja, sąd karny. W ekonomicznych jeszcze bardziej dominuje ekonomiczne. A co ja będę z tego miał, co ja za to kupię? A jeszcze informacyjne też są, oczywiście. No, witalnych informacyjne są najmniejsze. Tutaj albo podtrzymanie życia, albo przekazanie życia, albo walka o pozycję w stadzie, albo pozycję dla stada. I to, proszę was, powiedzmy w dziedzinie motywacji witalnych jest decydujące. No, w naszym świecie politycznym można powiedzieć, jest elegancko powiedzieć, no, ludzie o dominujących motywacjach witalnych. To zresztą, jak będziemy mówić o psychocybernetyce, to dowiemy się, że egzodynamicy, egzostatycy to głównie podtrzymanie życia, statycy utrzymanie życia, endostatycy pozycja w stadzie, endodynamicy już pozycja dla strata, to są władcy, ekspansywni twórcy imperiów. No i proszę was, zamiast ordynarnie w sposób, no, wręcz karalny mówić, że o, ci politycy to
świnie, to tylko do koryta, jak są dobra, to jest obraźliwe i nienaukowe. Można powiedzieć elegancko. W tym towarzystwie dominują skrajnie do dynamice o dominujących motywacjach witalnych. Ponieważ my nie wartościujemy tych motywacji, czy ja tu mówię, które są lepsze? Nie mówię, wszystkie są ważne. A na przykład jak został, kiedy był papież polski, Polak. Ale w miarę upływu czasu statyczą. Tak. No był, tak, oczywiście. Tylko on miał... Co nie zmienia faktu. On nie miał witalnych dominujących. No. Właśnie. Więc tu sam Mazur nie wystarczy. Trzeba jeszcze Koseckiego dodać. A tu jest udział motywacji oczywiście energetycznych. Najmniejszych poznawczych, ideologicznych jest też nieduży, wetycznych już jest, bo to się z prawem miesza. Prawnych już dominuje. Jeszcze bardziej dominuje ekonomicznych. No i już zdecydowanie dominuje witalnych. No, można powiedzieć, że elegancko. W naszym świecie politycznym mamy wspaniałe, klasyczne przykłady ludzi o dominujących motywacjach witalnych, zwłaszcza endostatyków i endodynamików. Nikt się o to nie może obrazić, bo my wcale nie mówimy, że to jest B, albo cacy. Żadnych takich ocen nie znajdziecie, ani u Mazura, ani u mnie. Z tymi endodynamikami też różnie, raczej endostatycy, to raczej wyrywają tego sobie pozycję w tym stadzie niż... Dbają o to, żeby to stado wobec zewnętrznych czynników. Proszę pana, teraz ostatnio obserwuję u platformersów dążenie do walki opozycję stada, co mnie zresztą bardzo cieszy, bo wolę, żeby oni o naszą wspólną pozycję bardziej dbali, ale już jakieś tam przejawy są. Endodynamiczenia, więc jak widzicie, ja to nawet w sensie pozytywnym mam. Układy się starzeją po prostu. No tak, tak, dokładnie. Ale to z punktu widzenia narodowego akurat ma pewne zalety. Więc jak widzicie, te my w ogóle nie oceniamy tych typów, tylko one są dobre do pewnych rzeczy, a złe do innych. Nam tu chodzi o stronę poznawczą. Jak przystało na uczniów? Kogo? Sokratesa. Sokratesa przecież. Tak, właśnieśmy mówili. Więc tu staramy się pokazać, ale to ma też praktyczne znaczenie, to choćby w publicznych wypowiedziach można takie teksty generować bez obawy, że się kogoś urazi, czy że komuś się przykrość zrobi. Ale z obawą, że druga strona nie zrozumie. A jakby ktoś miał problem, to się da mu monetę. A jakby ktoś miał problem, to da się mu monetę. Monetę mu dać. Da się mu. Tak, tak, ale drobno raczej. Ja na przykład... Mówię, że nie zakażę. Oczywiście te rzeczy pakowałem do wykładu socjologii, jak zorganizowano w programie studiów politologicznych i dziennikarskich cybernetykę społeczną. Kilkanaście lat ją wykładałem jako obowiązkowy przedmiot. A później to trochę do socjologii wkładałem. To w ogóle studentów nie namawiałem na chodzenie na moje wykłady. Zapomniałeś? Mówiłem, rób to co chce tam. Chce to robić. Nie, to nie, ja z obecności nie sprawdzam. Jak kogoś nudzi to co ja mówię, to w każdej chwili może wyjść. Niech się nie boi, że ja go tam zapamiętam, czy że ktoś zapamięta. Nie namawiałem. Ten slogan od pana docenta został pobrany. Rób to co chce. To ja już nie wiem. Nie wiem. Ja się powołuję. Został ukradziony po prostu. Flagę. To już nie wiem, może niezależnie został wymyślony. W każdym razie, proszę was, no tak samo ja nikogo nie zachęcam do udziału w naszych seminariach społecznych. To najwyżej informuję, że takie są, a jeśli go to interesuje, to niech przychodzi. A jak nie, to nie, no po co trzeba nudzić na przykład. I ktoś mi powiedział, dobrze, ale ta wiedza może być tam takie i owakie zastosowania, bo tam mówiliśmy na przykład o... No, nagrałem i to pójdzie, mam nadzieję, niedługo w YouTube o
po tej aferze wywiadowczej dam jako wzór polskim, że to jedne służby. Tak, żeby Amerykanie nie byli tacy zarozumiali i trochę się nauczyli. Właśnie jako taka uwaga, czy to raczej nie było w ten sposób. Pan docent powiedział o tym, że czy to nie było tak, że ten NSA zaszkodzić CIA, a czy to nie było raczej na odwrót. On jednak, mimo że był wcześniej pracownikiem CIA, to głównie zaszkodził właśnie tej NSA. Nie tylko skutki konkurencyjne w tej dziedzinie, a kto tam komu szkodzi, to już jest druga sprawa. To głównie na nich się skupiło przecież, nie? Ale w internecie ale to jest świetna reklama. Ale w internecie są już takie analizy, o których pan docent właśnie powiedział. Tak. Dokładnie takie są analizy. No i teraz problemowa, to ktoś mi mówi, no dobrze, ale te wasze spotkania są takie, że każdy może przyjść. Jak agent przyjdzie, a co mi to szkodzi, nie? Niech będzie. No dobrze, ale gdzieś doniesie, no niech doniesie. Gdzie chce. To jest wiedza dla wszystkich, ale mówię, kryterium, bo my nie robimy żadnych wstępnych kwalifikacji, nic, tych rzeczy są, wiecie. Wytrwałość jest jedynym kryterium. Jeżeli go ta wiedza nie interesuje, to nie wytrzyma. Ale to jest tak, gdyby ta wiedza się rozeszła, jakby weszła w społeczeństwo, to społeczeństwo właściwie nie jest możliwe, żeby manipulować tym społeczeństwem. Oczywiście, społeczeństwo, które ma tą wiedzę, nie obroni przed każdą manipulacją. Tak, ale generalnie proces nauczania jest taki, że to chyba jest niemożliwe praktycznie. Bo że co jest niemożliwe? Żeby ta wiedza weszła w społeczeństwo. To nie wydaje mi się nie, no, ale pana, my robimy grupy rekonstrukcyjne elity, a nie całego społeczeństwa przedwojennego. Nie rekonstruujemy biednego chłopa białoruskiego na Polesiu, który robi łapcia. No ja to mam, nie łapcie. Może nie eleganckie lakierki, ale nie łapcie. Wy też nie macie łapcie. Czyli wniosek takiego modelu się nie dopracujemy. Jakiego modelu? Że społeczeństwo będzie... Proszę pana, jest wiedza dla mas, jest wiedza dla mas. Ta wiedza dla nas powinna być ogólnie dostępna dla mas, ale jeżeli ktoś do niej nie dorasta, to się go nie zainteresuje. Właśnie. Ja bym nie zmuszał nikogo. No jakiś tam minimalny obowiązek szkolny jest potrzebny, ale zadaniać ludzi specjalnie na wyższe studia bez sensu. Słuchajcie, czy wy wiecie, ile osób przed wojną, bo według kodeksu honorowego Boziewicza człowiekiem honoru był ktoś, kto dał maturę. No po pierwsze pochodzenia szlachecki, no wreszcie pozostałość, a po drugie kto dał maturę, czyli neoszlachta. Niedawno wydał BUS taki Historia Polski w liczbach. Namawiam na kupno, bo oni też się mają. W dwóch wydaniach, jedno jest dwutomowe, drugie jest w jednym tomie. I tam jest statystyka, ile osób zdawało maturę przed wojną. No ile dziś tam macie aktualnych rocznikach. Czyli wiecie, że przed wojną jeszcze w 30 latach maturę zdawało kilkanaście tysięcy osób rocznie. Ja nie pamiętam dokładnie już tej liczby, ale to do sprawdzenia. Ale to była mowa, która tak zwana. A to dopiero po reformie Jerzego w 32 roku. To już jak się socjaliści wzięli. To byli profesorowie. Bartoszewski to ma. Ale jak to ma? Mało. Jeżeli ma w ogóle. Bartoszewski. Co? Ma mało maturę. Ponoć. Podobno dużo. Dużo. Nie, w nie. Wojenną, w czasie wojny. Tak, tak, ale bo właśnie, bo tam gdzie chodzą do liceum, to sobie nie mieli uprawnień do nadawania matury. Z nią nie to zdobyć. No ja już nie wnikam, ale jeśli ma przedwojenną maturę, to... No ma tytuł honoris causa, tak samo jak Andrzej Leper, więc... Albo pseudonim, profesor. Tak, tak. Każdy, nie, ale jak miał maturę według przedwojennego programu, to już jest elita. Słuchajcie, kilkanaście tysięcy tylko. Za mało, ten duży maturę. O mało to dopiero wprowadzili w 32 roku, to dopiero się rozkręcało. A obowiązek był tylko, też ciekawa rzecz. Przedtem cztery klasy. Technikum. Dla plepsu była.
brakowało w Prusach nauczycieli do tego. Mówi, Bismarck wprowadził obowiązek, 4 klasy obowiązkowo. Musi umieć czytać, pisać, rachować. Nie brakowało nauczycieli. Rozwiązał problem. Brało emerytowanych podoficerów z wojska. I oni dawali sobie radę, jak ja widziałem te zdjęcia, jak tam kubeł ze śmieciami nauczycielowi z angielskiego wkładali. Uczniowie, jak posłami siedzą. Nauczyciel nieprzygotowany do takich funkcji. Dać tam emerytowanych policjantów. Dadzą sobie radę z tym towarzystwem. Od razu szpiegostwo zorganizują, żeby jeden na drugiego donosił. I będzie spokój. W każdym razie, proszę was, ta sprawa natury przed wojną to była duża rzecz. No uczono propedeutyki filozofii właśnie, którą jak usunięto po tych reformach bermanowskich, bo politycznie temu patronowi Jakub oczywiście nie byli z Adolfem, a to już był brat kolekcjonista, a Jakub był komunistą. Jeszcze trzeci brat był chyba też. Był, a ten najmniej znaczy, bo był dziennikarzem po prostu. W każdym razie, jeśli chodzi o te reformy, to po 1948 roku usunięto propedeutykę filozofii i do dziś nie wróciła. Niestety. A to jest bardzo ważna sprawa, powinna być. Znaczy w 1952 usunęli, całkowicie już, tak? Usuwano stopniowo. Proces. To był proces właśnie. Trzeba myśleć procesowo, a nie magicznie, że już ustawę dali, i już się wszystko zmieniło. Tak zwaną kreską. Jakub Bellman był dużej klasy fachowcem i wprowadzono, wprowadzono tak, że te klasy, które jeszcze szły według przedwojennego programu, to jeszcze do matury dochodziły. I ostatni rocznik, który zdawał maturę według przedwojennego programu, czyli jeszcze miał w programie propedeutykę filozofii. I to dużo tego było przez 2 lata liceum, 3 godziny tygodniowo. Jeszcze mało tego. Niektórzy profesorowie z Tatarkiewiczem na czele postulowali, żeby to zwiększyć do 4 godzin tygodniowo przez 2 lata, te 4 semestry. I dodać więcej historii filozofii. Bo to było niezbędne dla elity. Właśnie to, o czym pan profesor mówił, przedwojenna elita musiała znać, a obecna bynajmniej. Nie powinna. Nawet nie powinna, nawet się Bellman powiedział. Cał Mikołaj I i jego urzędnicy mówili, że szkoła uczą chłopów czytać, umożliwia im korzystanie ze złych książek. W Rosji uczeni powinni postępować jak aptekarze, wydawać wiedzę na receptę rządu, ilości utrzyma dostosowanej do pozycji społecznej i stanu majątkowego. Proszę bardzo, utylitaryzm w wydaniu rosyjskim. No później jednak ten zgniły Zachód oddziaływał i wprowadzili powszechny obowiązek szkolny, jakby powiedział car Mikołaj, i wiadomo do czego to tam pracuje. Więc ci obecni władcy się zabezpieczają i już oczywiście propedeutyki filozofii nie chcą reaktywować. A moim zdaniem no bez tego to ani rusz. Teraz zamiast edukacji ekonomicznej chociażby seks edukacji, tak zwana. Przepraszam, przed wojną to też było tylko przygotowanie do życia rodzinnego na nauce religii. Jak najbardziej. Był przedmiot zwany higiena od już co najmniej drugiej klasy szkoły powszechnej, tak się tam nazywało. I ten program był dostosowany do wieku. Więc oczywiście te sprawy higieny seksualnej były w przedmaturalnej klasie, ale w niższych, no ja jeszcze według tego programu niższe studia powszechne odbywałem w drugiej, w trzeciej klasie i tam mieliśmy
Myśmy na higienie w czasie wojny był straszny problem przy. Dzisiejsi ludzie sobie tu w Europie nie zdają z tego sprawy. Ale dziś pamiętam, jak nas uczono, siostra zresztą była na łóżka, to tego uczyła, jak się pozbyć wszy. Wszy głowowe, wszy odzieżowe i tak dalej. No dziś pamiętam, jakby się wszy odrodziły, to ja już wiem. Nie tylko pozbywać. Ale nie wiecie, będziecie musieli się do państwa zwracać. Nie, to... biurokraci wam powiedzą. Na śnieg ubrania i to wtedy parę godzin jak no, nie, to za mało. Głowowe to trzeba było, no, ja wtedy miałem więcej głosów. Ostęp. I gęste. Ostęp. Najpierw gęstym grzebieniem, były takie specjalne, dziś już nie widuję, na papier, jak już was to interesuje, wyczesać, spalić to w piecu, bo nie było centralnego ogrzewania, tylko w piece. Więc to wszystko spalić. Teraz by pewnie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt protestowało. Tak. I pewnie by Unia jakieś inne metody kazała. A potem trzeba było natrzeć głowę samadilą. Do dziś pamiętam, jak się ten preparat nazywał. Ale odzieżowe to pierwszy etap to było na mróz, a później były również bardziej zaawansowane technologie, nazwijmy to. Ale przede wszystkim chodziło o gotowanie w odszalniach. I Lenin, no, po rewolucji w Rosji był straszny tyfus roznoszony przez wszy. I Lenin powiedział wiekopomne słowa. Albo socjalizm zniszczy wesz, albo wesz zniszczy socjalizm. I to dzieło Lenina było przemilczane, ocenzurowane, kochani. Ja się dowiedziałem z referatu w Polskim Towarzystwie Higienicznym. Ktoś właśnie cytował Lenina. Ale ta wypowiedź do kanonu nie weszła. Ale to ma poziomie, na poziomie faktycznym. Dlatego oni mieli obsesję na punkcie Moszybijek, czyli odszalni. Na każdej stacji było, jak tu Krasna Armia wkroczyła do zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi, to mówili tu, jakiej kultury nie ma w tej Polsce. Dlaczego? Bo nikakoj Moszybijek nie. No był dowód, że człowiek, no macie. No towarzysza, u was Moszybijka jest? Nie, no, od kultura. No właśnie, to tyle, proszę was, by było dzisiaj. Wszystko mamy już poustalane, następne. Oczywiście, tak się umawiamy, że to będzie w październiku, początek roku akademickiego. W piątek czy w sobotę, tego, drugi weekend lipca, w brzeskim. A, to jest inna sprawa. No to nie, wszystko jest. To programowe. Jak tam dogadacie się z doktorem Brzeskim, to ja przyjeżdżam. Natomiast początek naszego roku akademickiego 12 października. Zapraszamy wszystkich. Wielu jest wezwanych, ale nie każdy jest wybrany, a to sam się wybiera. To znaczy nie wytrzyma. Mieliśmy taki przypadek. Jeszcze jak zacząłem te właśnie seminaria, poszedłem na emeryturę, już skończyły się moje seminaria na ten temat na uczelni. I jeszcze wtedy działał pan Gelis, a ja byłem przewodniczącym. To był taki seminarzysta, który jak się zaczynała akcja przedwyborcza, wybory się zbliżały, to regularnie uczestniczył w naszych seminariach. Po wyborach nie było. I potem się znowu pojawiał. No to ktoś mi zwrócił uwagę, że to jest prawdopodobnie agent odpowiedniej służby. Wtedy to się chyba jeszcze nazywało UO, później ABW, który przychodzi tam politycznie rozpoznawać. No ale widać uznał, że to jest nieciekawe zupełnie politycznie, bo ja żadnych propagandy nie robiłem, do niczego nie nawoływałem, za niczym nie agitowałem. No, po prostu później przestał chodzić. Nieodpowiedni człowiek sam. A
wyśrubować. I go to zainteresuje, to znaczy, że jest odpowiedzi. My nikogo nie pytamy, skąd przychodzi do pod zwierzę. Jak Sokrates nie pytał. No właśnie, to dziękujemy bardzo. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu profesorowi, bo ten wykład był bardzo kompatybilny akurat z tym, co ja dzisiaj mówię, ale to chyba dlatego właśnie nasz kolega zaaranżował tutaj nasze spotkanie.